Żołnierz! Czołem, Mike, Rick! Baczność! Baczność! Na prawo! Patrz! Jeszcze Polska nie zginęła, nie żyjemy. Co do Ojca przeno dzieła, żadną odbierzemy. Marsz, marsz do Rosji, ziemi polskiej do Polski. Za Twoim przeborem skończył się z narody. Marsz, marsz do Rosji, ziemi polskiej do Polski. Za Twoim przeborem skończył się z narodem. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy ziemi ostrowskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. W 160. rocznicę bitwy pod Nagoszewem, stoczonej podczas Powstania Styczniowego, stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem ku czci poległych uczestników bitwy z 2 i 3 czerwca 1863 roku, aby złożyć hołd tym, którzy stanęli do heroicznego boju o niepodległość Polski. Wzywam żołnierzy Powstania Styczniowego, którzy walczyli o wolność ojczyzny pod sztandarami z Białym Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem. Wołam wszystkich bohaterów zrywu narodowego dążących ku wolnej Polsce, którzy polegli w walce z carskim zaborcą. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Salwa honorowa! Zadu! 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 Szanowni Państwo, za chwilę odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów i zapalania znieczy przed pomnikiem. Proszę delegację o ustawienie się przed pomnikiem i złożenie kwiatów oraz zapalania znieczy. Dzisiaj jestem, ale podobało mi się bardzo dobrze. Bardzo się podobało, bardzo jesteśmy wdzięczni i zadowoleni z w ogóle całej organizacji, no i z całej zabawy, no. Super! O tak! To wspaniałe, że lokalna społeczność potrafi się zintegrować i zorganizować coś wspaniałego. Mamy fajne namioty, tutaj panie z koła gospodyń wiejskich częstują pysznym ciastem, można skosztować chleba ze smalcem. Dzieci też są zadowolone, są dmuchańce, więc polecamy i zapraszamy za rok. Powinny być więcej takich spotkań i nauki z historii w plenerze, żebyśmy mogli doświadczyć takich przedsięwzięć częściej niż raz do roku. Jesteśmy przedstawicielami 108 Pułku Ułanów z Kozłowa Wielkiego. Prowadzimy rekonstrukcję. Znaczy, bardzo się stresowałam śpiewaniem szczególnie, bo śpiewanie to najcięższe, wiadomo, jak dla nas, ale tak to było spoko. Myślę, że udało nam się ładnie zaśpiewać i
Dobrze wypadłyśmy. Więc fajnie było, tak, dokładnie. Proszę Państwa, dzisiaj w 160. rocznicę powstania styczniowego tu w Nagoszewie Polacy stanęli naprzeciwko Moskalom. I udało się obronić, wygrać ten pojedynek. Choć wiemy, że powstanie aż 19 miesięcy trwało. Wiele osób mówi, proszę Pana, dzisiaj powstanie w lato 19 miesięcy. Najdłuższe powstanie w historii, proszę Państwa, naszej ojczyzny. Mam przyjemność Państwu przedstawić historię mojego przodka, pradziada Józefa Paulina z Duńczyka, który walczył tutaj, był między innymi dowódcą pododdziału, prowadził kosynierów do walki przeciw Moskalom. Historycy, proszę Państwa, opisując wydarzenia z 3 czerwca, 4 czerwca 1863 roku, czyli bitwę pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego, mówią jednoznacznie. Powstańcze grono pod ogólnym dowództwem Maksymiliana Broniewskiego skoncentrowało się tutaj w tych lasach ostrowskich, w powiecie ostrowęckim, ale tak czy inaczej zostały zaskoczone przez rosyjskich żołnierzy. To 60 lat temu na polach pod Nagoszewem odbyła się jedna z największych bitew z okresu powstania styczniowego. Było naprawdę ostro, bo aż pogubiłem buty dzisiaj. Tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie z Nagoszewa i zapraszamy do tej pięknej okolicy. Zbigniew Rowiński, Grupa Historyczno-Edukacyjna, Szare Szeregi. Od 24 lat co roku razem ze społecznością szkoły w Nagoszewie organizujemy uroczystości związane z upamiętnieniem tamtych wydarzeń. Nie, no po prostu widowisko było, jestem pod strasznym wrażeniem. Myślałem, że będzie kolejna nudna rekonstrukcja. Tutaj było naprawdę to tak realnie. W związku z tym, że w tym roku przypada równa 160. rocznica bitwy czerwcowej pod Nagoszewem, chcieliśmy w sposób inny, szczególny, upamiętnić tamte wydarzenia. Dlatego też zorganizowaliśmy inscenizację historyczną z udziałem dużej grupy rekonstruktorów. Zostałem wcielony do armii carskiej, także dzisiaj walczyłem, można powiedzieć, ze swoimi. Przy wybuchach aż trzęsła się ziemia. Wsparł nas 22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny, który pod pomnikiem powstańców na Goszewie zorganizował ceremoniał wojskowy. Graliśmy dragonów rosyjskich, wzięliśmy udział z przyjemnością w rekonstrukcji, oczywiście po stronie przeciwnej, po stronie tej złej.
Mocno zaangażowała się również społeczność lokalna miejscowości Nagoszewa, Nagoszewka oraz miejscowe Nadleśnictwo w Ostrowie Mazowieckie. Dowiedziałem się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jesteśmy zachwycone. Można powiedzieć, że pan, który prowadził tę całą imprezę, lektor, który opowiadał to wszystko, opowiadał to z takim zaangażowaniem, że naprawdę... Było bardzo fajne. Najbardziej mi się podobały te wybuchy, bo były takie bardzo niespodziewane. No ja się nie spodziewałam, że były aż tak mocne. Było bardzo ciekawie, bardzo szybko zleciał ten czas. W tym roku udało się dzięki tutaj zaangażowaniu pana wójta pozyskać środki na to, żeby była rekonstrukcja. Podobnie jak było to 10 lat temu. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, udało nam się tą imprezę dopiąć. Także myślę, że była to też cenna lekcja historii od najmłodszych do najstarszych. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, osobom, które zaangażowały się w organizację 160. rocznicy Bitwy Czerwcowej pod Nagoszewem. Wszystkim serdecznie i gorąco z całego serca dziękuję.